160 lat temu na świat przyszedł Felix Koneczny, wybitny polski intelektualista i badacz cywilizacji. Komuniści zadbali, by Polacy zatracili pamięć o tym katolickim uczonym, ale obecnie ona wraca. Jednym ze sposobów przywracania pamięci, i świadomości yy, oraz znajomości postaci Feliksa Konecznego yy, są konferencje, taka jak ta, która odbędzie się już w Krakowie w najbliższą sobotę. O szczegółach tego wydarzenia yy, oraz powodach, motywacjach, które stoją za właśnie przywracaniem pamięci o profesorze Felikcie Konecznym w programie Jaka jest Prawda? A moim Państwa gościem jest dzisiaj Kajetan Rajski, szef wydawnictwa Miles oraz redaktor naczelny kwartalnika Wyklęci. Witam Cię, Kajetanie. Witam, szczęść Boże. Porozmawiamy o konferencji, o, którą organizujesz już w tę sobotę. 160 lat minęło od urodzin Feliksa Konecznego. z tej okazji właśnie chcesz przedstawić uczestnikom widzom tę postać. Czego możemy się spodziewać po tym wydarzeniu? To jest oczywiście ta konferencja wpisuje się w pewien szerszy zakres działań, które Fundacja Kwartalnika Wyklęci podejmuje w zakresie upamiętniania. Feliksa Konecznego i przywracania jego dorobku w świadomości polskiego społeczeństwa. To jest wydawanie m.in. dzieł zebranych Feliksa konecznego. Dotychczas ukazało się 6 tomów, a wkrótce już będzie kolejny siódmy rok obejmujący, przepraszam, 7 tom obejmujący lata 1909-1917 prace feliksa konecznego z tamtego czasu. To są również działania, powiedzmy tak, w sferze pamięci, a nawet modlitwy, z tego powodu, że 24 października w kościele Świętej Barbary przy ołtarzu bocznym Świętego Stanisława Kostki została odprawiona msza święta za zmarłych z rodziny Konecznych, dlaczego akurat w tym miejscu? Ponieważ w roku 1944, właśnie 24 października, w tym samym miejscu została odprawiona msza święta za świętej pamięci Stanisława Konecznego, adwokata z Rudy Śląskiej, syna profesora Feliksa Konecznego, który został ścięty toporem przez Niemców miesiąc wcześniej. To jest również dbanie o nagrobek Feliksa Konecznego, który znajduje się na cmentarzu salwatorskim w Krakowie. To również tworzenie Centrum Edukacji Patriotycznej imienia profesora Feliksa Konecznego, gdzie raz w miesiącu spotykamy się, aby porozmawiać i posłuchać wykładów dotyczących najnowszej historii Polski i spraw związanych z obroną wartości cywilizacji łacińskiej. I właśnie w ten szereg działań. Wpisuje się również konferencja, która odbędzie się 19 listopada, w najbliższą sobotę, w Krakowie, przy ulicy Feliksa Konecznego 8, to jest dzielnica Żabiniec, gdzie będziemy rozmawiać i słuchać właśnie o postaci Feliksa Konecznego, o różnych aspektach związanych z jego życiem. Jak również z jego myślą, z dorobkiem naukowym, intelektualnym, publicystycznym, popularyzatorskim, który po sobie pozostawił. Warto podkreślić, że wśród prelegentów będzie między innymi profesor Jan Żaren, będzie też profesor Jacek Bartyzel, również profesor Paweł Skrzydlewski. Zaszczyci nas swoją obecnością również profesor Tomasz Balbus z Wrocławskiego Instytutu Pamięci Narodowej dr Mariusz Jabłoński, dr Jakub Maziarz, Konrad Walerski i również ja będę przedstawiał pewien aspekt związany z historią Feliksa Konecznego, więc będą wykłady biograficzne i tutaj między innymi profesor Jan Żaryn biografia Feliksa Konecznego, uczony, który przerósł swoją epokę, tak zatytułował ten wykład. Będzie również wykład profesora Balbusa, który opowie o dekadzie, którą Feliks Koneczny spędził w Wilnie. Pamiętajmy, że to nie był tylko badacz związany z Krakowem, ale również z Wilnem, z Uniwersytetem Stefana Batorego. I w latach 1919-1929 właśnie tam przebywał i tam tworzył część swoich największych e, dzieł, m.in. polskie Logos Aetos. E, I e, tam właśnie na, na, na ulicach tego wielokulturowego, wieloreligijnego miasta powstawała ta jego koncepcja, oryginalna koncepcja cywilizacji będą wykłady dotyczące kwestii cywilizacyjnych, czyli to z czego Felix Koneczny został najbardziej zapamiętany i tu między innymi profesor Jacek Bartyzel Feliksa Konecznego teoria cywilizacji i swoistość kultury polskiej na tle porównawczym czy profesor Paweł Skrzydlewski rola narodu w życiu osoby w ujęciu Feliksa Konecznego, więc szereg bardzo ciekawych wykładów Możliwość spotkania się także i wymiany myśli na temat tego, w jaki sposób można byłoby przywracać pamięć o feliksie konecznym także współcześnie. Wstęp jest oczywiście wolny, rozpoczynamy o godzinie 12 przy ulicy Konecznego, a jeśli ktoś miałby ochotę o 10.30 spotykamy się jeszcze wcześniej właśnie na cmentarzu salwatorskim, aby złożyć kwiaty i pomodlić się na grobie rodziny konecznych i tam by wspomnieć właśnie nie tylko samego Feliksa Konecznego, ale także jego najbliższych. E, tragiczna historia rodziny Konecznych. Obaj synowie zginęli z rąk okupanta niemieckiego. Synowa także zginęła w roku 1944 w Powstaniu Warszawskim. Więc o tych osobach także będziemy pamiętać. Rzeczywiście tematyka tych paneli brzmi bardzo ciekawie, zapowiada się interesująco. Również i my jako redakcja PCH24 zdecydowaliśmy się właśnie dlatego objąć patronatem medialnym to wydarzenie i również serdecznie Państwa na nie zapraszamy. Wracając, Kajetanie, do postaci Feliksa Konecznego, wspomniałeś o tych działaniach, które, które wydawnictwo Miles Kwartalnik podejmują na rzecz przywracania pamięci o Konecznym. To chyba szczególna postać i dla Ciebie, i dla inicjatyw, które tworzysz. Tak, bo wydaje się, że tak naprawdę ta, ta, ten Feliks Koneczny nie jest jeszcze dość dobrze znany. I to nawet wśród osób, które identyfikują się z, powiedzielibyśmy, ideą narodową, z ideą patriotyczną, prawicową, mam wrażenie, że jego dorobek nie jest jeszcze tak przywrócony, jak być powinien. To znaczy, on nie znalazł jeszcze swojego adekwatnego miejsca w pamięci zbiorowej narodu polskiego, czy też, no mówiąc już nieco bardziej szczegółowo, wśród tych, którzy identyfikują się z wartościami cywilizacji łacińskiej, którą przecież Feliks Koneczny uważał za ten szczyt myśli ludzkiej i osiągnięć dorobku Europy, opierającej się o tradycję chrześcijańską, o filozofię grecką i o rzymskie prawo. Więc tak, zajmujemy się tym przywracaniem pamięci o Feliksie Konecznym, szczególnie o tych mniej znanych aspektach jego pisarstwa. Znane są kwestie związane z teorią cywilizacji, znane są jego prace popularyzatorskie, a troszkę mniej to, co staramy się przywracać także w dziełach zebranych, czyli jego publicystyka dotycząca idei słowiańskiej. Idei słowiańskiej, która miała być takim, taką pewną formą oporu wobec pangermanizmu, jak to określał Felix Koneczny, czyli tej dominacji, prób dominacji niemieckiej nad Europą, Środko Europą Środkowo-Wschodnią. Jednocześnie przeciwstawienie się imperializmowi rosyjskiemu i polityce, jak to Felix Koneczny określał, czynownictwa i knuta, czyli prześladowania narodów zamieszkujących Imperium Rosyjskie, takich postaw no, bardzo autorytarnych, ingerujących w swobody, w wolności prawa. Temu właśnie Feliks Koneczny postanowił przeciwstawić ideę współpracy narodów słowiańskich. W pewnej też opozycji wobec tych idei panslawistycznych, neoslawistycznych, które płynęły z Rosji, a które były tak naprawdę forpocztą y, rosyjskiego imperializmu. I o, o, o czym warto pamiętać, że Felix Koneczny w tej idei słowiańskiej, w tym słowianofilstwie, jak to określał, to nie była tylko jakaś mrzonka, jakaś bliżej niezidentyfikowana idea. Felix Koneczny też nie pozostawał takim dogmatykiem. On, on podchodził do tego na zasadzie współpracujmy. Z Czechami, ze Słowakami, z Litwinami, których pomimo oczywiście faktu, że nie są narodem słowiańskim, zaliczał ze względu na historię do, do, do słowiańszczyzny, z narodami bałkańskimi, słowiańskimi współpracujmy, ale nie tylko dlatego, albo nawet nie z tego powodu, że mówimy podobnymi językami, czy mamy podobne doświadczenia historyczne, ale nam się to po prostu opłaca. I tutaj konieczny, jednoznacznie to podkreślał, że Współpracujmy wtedy, kiedy to również wymaga polski interes narodowy, albo przede wszystkim wtedy, kiedy wymaga tego polski interes narodowy, bo Koneczny pisał, że przyjaciele ofiarujący się gratis w polityce bywają zwykle lekceważeni. Tak? Więc szukał tych, tych partnerów do rozmów wśród elit innych narodów słowiańskich, skupiał się również na Rusinach, czyli powiedzielibyśmy współczesnym językiem Ukraińcach. Skupiał się także na tworzącym się jeszcze bardzo takim efemerycznym w tamtym czasie jakiejś takiej narodowości, świadomości narodowej białoruskiej. Nie przekreślał z takich a priori żadnego z tych, z tych narodów słowiańskich, współpracy z żadnym z tych narodów. Wychodził z założenia, trzeba działać wspólnie. I chodziło o współpracę polityczną. I tutaj przede wszystkim myślimy o tych narodach, które funkcjonowały, żyły na terenach monarchii austro-węgierskiej. Pamiętajmy, że Felix Koneczny te najważniejsze kwestie dotyczące spraw słowiańskich pisał w latach 1905-1914, kiedy był redaktorem naczelnym miesięcznika Świat Słowiański, wchodzącego w Krakowie. Więc chodziło tutaj o to, aby monarchii austriackiej nadać słowiańskie oblicze. Tak, nawet jeszcze pod koniec I wojny światowej, kiedy już no, monarchia Habsbursku, habsburska się waliła, to Koneczny widział szansę, aby powstała pewna federacja, unia e, narodów Europy Środkowo-Wschodniej e, z przywiązaniem takim już bardziej ideowym do domu habsburskiego. No oczywiście to zakończyło się niepowodzeniem i po roku 1918 20 Koneczny niemal porzucił e, tę myśl o idei słowiańskiej, ponieważ widział, że nie ma za bardzo z kim rozmawiać. Że te, że te szowinizmy, wzajemne niechęci narodów Europy Środkowo-Wschodniej doprowadziły do tego, że prędzej te narody się wzajemnie mordują niż ze sobą współpracują. I tak naprawdę ta idea słowiańska w latach 20 czy 30 -tych nie była przez koniecznego kontynuowana, ale możemy zauważyć pewne jakieś reminiscencje tej, tej teorii, tej idei w czasach II wojny światowej i to zarówno na emigracji, jak i w Polsce. Na emigracji to były te próby stworzenia konfederacji polsko-czechosłowackiej, podejmowane przez rząd generała Sikorskiego, oczywiście zakończone niepowodzeniem. Natomiast w okupowanej Polsce to były idee organizacji narodowo-katolickiej Unia, która czerpała również w swoim dorobku intelektualnym z myśli Feliksa Konecznego. I, I właśnie postulowała ścisłą Unię państw i narodów Europy Środkowo-Wschodniej, które by jedno, jednoznacznie przeciwstawiły się zarówno w tamtym czasie niemieckiemu nazizmowi, jak i rosyjskiemu bolszewizmowi. Już 160 lat, jak powiedzieliśmy, minęło od narodzin tego wybitnego intelektualisty. Przywołałeś tę te, te wypowiedź jednego z panelistów sobotnich, według której Felix Koneczny to uczony, który przerósł swoją epokę. I właśnie pytanie, no, tyle czasu minęło, na pewno wiele kwestii już się zdezaktualizowało, rzeczywistość się zmieniła, ale co jest w myśli Feliksa Konecznego ponadczasowej, i co sprawia, że tak ważne jest jej przywoływanie i że rzeczywiście warto sięgać po jego pisma, po jego książce, Książki, po to, co po sobie zostawił. To jest przede wszystkim skupienie się i takie wyakcentowanie kwestii cywilizacji i to, co te, co te cywilizacje tworzy. I tu od razu trzeba oczywiście dodać taki pewien przypis, to znaczy nie podchodzimy do dzieł Feliksa Konecznego jak do Pisma Świętego, jak do prawdy objawionej, tak? Oczywiście i to sam Koneczny nie zachęcał do tego. On sam wprost pisał, że ma nadzieję, że po nim przyjdą także kolejni badacze, którzy będą tę myśl rozwijać, to, co, to w czym się konieczny ewentualnie pomylił, będą poprawiać, będą aktualizować jego, jego dorobek. Wydaje mi się, że to, co możemy czerpać w taki najbardziej bezpośredni sposób, to jest przywiązanie konecznego do cywilizacji łacińskiej i do elementu absolutnie składowego tej cywilizacji, a nawet czegoś, co przerasta tę cywilizację, to znaczy do religii katolickiej. To, że Felix konieczny przez niektóre środowiska w Polsce jest znienawidzony, nie wypływa z um, fragmentów jego, jego pisarstwa, które być może się zdezaktualizowały, ale wynika przede wszystkim z tego, że to był pisarz katolicki, to był myśliciel katolicki, to był człowiek, który w zakończeniu jednej z najsłynniejszych swoich książek popularyzatorskich, świetnych zresztą, Święci w dziejach narodu polskiego, co warte podkreślenia była to jedyna książka Feliksa Konecznego wydana legalnie w okresie PRL-u w latach 80-tych, w zakończeniu tej książki Święci w dziejach narodu polskiego Koneczny coś takiego napisał. My chcemy totalizmu, ale po chwili dodaję, totalizmu etyki chrześcijańskiej. A etyka chrześcijańska, fundamentem etyki chrześcijańskiej jest miłość Boga i bliźniego. I, I to jest to, co może pozostać takim, takim, takim drogowskazem, który Felix Konieczny po sobie pozostawił, pewną inspiracją dla nas. Oczywiście wiele rzeczy przekażemy do, na zasadzie pewnej, pewnej historiografii, bo przecież Konieczny to jest też wybitny historyk prace dotyczące stosunków polsko-krzyżackich. I pewnie w niektórych aspektach historycy mogą jeszcze z tego czerpać, w niektórych już te badania poszły na tyle naprzód, że, że nie ma już takiej potrzeby. To jest też dorobek popularyzatorski. Jeśli chcemy kogoś zainteresować historią, szczególnie młodego człowieka, to Dzieje Polskie opowiedziane dla młodzieży, czy Dzieje Polski, Zapiastów, za Jagiellonów, Dzieje Śląska, Święci w Dziejach Narodu Polskiego, dla tych oczywiście ambitniejszych młodych, którzy, którzy chcą robić coś więcej poza. Poza przeglądaniem TikToka, to jest jeszcze jakaś, jakaś myśl. Oczywiście, później na etapie dalszego zainteresowania ewentualnego historią będą niektóre e, fakty, niektóre interpretacje tych faktów e, negatywnie e, weryfikowali, ale z tych książek nauczą się kochać Polskę. To jest też pewien aspekt, który jest niemierzalny dorobku Feliksa Konecznego. To znaczy, to był człowiek, który uczył lud myśleć po polsku. My naprawdę do dzisiaj nie wiemy, w ilu e, żołnierskich plecakach, czasem może w przenośnie, czasem po prostu w umysłach powstańców śląskich, tkwiła pamięć o dziejach śląska, które były drukowane w nakładach dziesiąt, dziesiątki tysięcy. Ukazywały się tych egzemplarzy, które budziły polskość wśród ludu śląskiego. Nie zdajemy sobie sprawy, ilu ochotników w wojnie polsko-bolszewickiej walczyło z tego względu, że przeczytało, czy ich rodzice przeczytali dzieje Polski Zapiastów czy Zajagielonów, i w tej warstwie chłopskiej, robotniczej budziła się ta świadomość przywiązania do idei narodowej, do idei polskiej. Więc to są te drogowskazy, które Koneczny po sobie pozostawił i wydaje mi się, nawiązując do tej idei słowiańskiej, o której mówiliśmy, to jest też kwestia wzajemnego poznania się narodów Europy Środkowo-Wschodniej. No dzisiaj byśmy oczywiście te narody rozszerzyli o Węgrów. Akurat Koneczny Węgrów nie cierpił, i to tak delikatnie mówiąc, a raczej Madziarów, tak to określał. Felix Koneczny stwierdził, że taka, taka teza o o tradycyjnej przyjaźni polsko-węgierskiej, jest jednym z największych fałszów, fałszy i mitów historycznych, jakie istnieją. Starałem się znaleźć, skąd u była ta niechęć do Węgrów i on sam w jednym z artykułów przyznał, że kiedy w czasie studiów organizowali właśnie spotkanie poświęcone przyjaźni polsko-węgierskiej, to z terenów Królestwa Węgier przyjechał poddany korony Świętego Stefana które przemówił językiem bardzo zbliżonym do języka polskiego, czyli jakimś na języka słowackiego i opowiedział o prześladowaniach, które e, madziarzy e, wobec ludności słowiańskiej stosowali i w tym momencie zarówno Koneczny, jak i jego przyjaciele stwierdzili, że nie, nie możemy mówić o przyjaźni polsko-węgierskiej, kiedy Węgrzy nasz pobratymczy naród słowacki tak bardzo tłamszą. E, więc pozostawał w tej, w tej kwestii dosyć jednoznaczny, ale, ale tak jak mówiłem, Koneczny nie pozostawał takim dogmatykiem. On był w stanie się dogadywać niemal z każdym, jeśli tylko widział po drugiej stronie jakąś chęć pewnego ustępstwa i dostrzeżenia wartości interesu narodowego polskiego, uznania. Chociaż w jakimś drobnym zakresie, że trzeba ten, ten interes respektować. Wspomnieliśmy, mówiliśmy teraz o narodzie, o zaangażowaniu koniecznego na rzecz krzywienia tej idei narodowej, przywiązania do własnego narodu. Sam Koneczny pisał, że naród jest rodzajem wspólnoty typowym właśnie dla cywilizacji łacińskiej, właściwie rodzajem wspólnoty wyjątkowym dla cywilizacji łacińskiej, który tylko w tej cywilizacji się wytworzył. No to może w kilku takich słowach, Kajetanie, przypomnij i powiedz nam, tak naprawdę czym jest ta cywilizacja łacińska? Jakie są jej najważniejsze cechy, wyróżniki, i co ją odróżnia od tych innych typów uspołecznienia, które Koneczny wyróżnił? Najważniejsze kwestie, które charakteryzowały według Konecznego cywilizację łacińską, to jest mądry rozdział Kościoła od państwa, to znaczy nie skupia się w jednej osobie zarówno władza religijna, jak i świecka. Co stało w kontrze wobec zarówno cywilizacji bizantyjskiej, jak i cywilizacji turańskiej, którą kwestie religijne mniej interesowały, ale tutaj chodziło właśnie szczególnie o cywilizację bizantyjską. Widzimy, jak bardzo w cerkwi prawosławnej ten wpływ władzy świeckiej na, na, na funkcjonowanie cerkwi jest istotny. To było również kwestia monogamicznego małżeństwa. I tutaj to jest też o tyle ciekawe, jak obserwujemy świat współczesny, prawda? Jak ta rola instytucja małżeństwa i rodziny jest podważana. Tak? Nie chcę tutaj mówić tradycyjnie rozumianego małżeństwa, tylko małżeństwa po prostu, czyli związku kobiety i mężczyzny. I, i, i to była również kwestia rozdziału prawa publicznego od prawa prywatnego. Tak? Czyli coś, co było w kontrze co stało w kontrze wobec cywilizacji turańskiej, gdzie władca uznawał państwo za swoją własność. Tak? I elity nie tworzyły się w wyniku jakiegoś postępu naukowego, ekonomicznego, ale tworzyły się wyłącznie z tej racji, że były w jakiś sposób uzależnione finansowo od władcy. Te ludy cywilizacji turańskiej prowadząc politykę wojowniczą, imperialistyczną, zdobywały po prostu środki do życia przy tłamszeniu innych, Kultur, innych cywilizacji, innych narodów, i stąd zdobywały środki dla zaspokojenia coraz większych zresztą roszczeń, pragnień tych elit turańskich, zależnych od władcy totalnie. To znaczy, w każdej chwili władca mógł zdecydować, że te elity przestają być elitami. W cywilizacji łacińskiej. To jest również kwestia samorządności, to jest kwestia subsydiarności państwa. To nie jest to, że państwo nas wyręcza we wszystkim, tylko ingeruje wtedy, kiedy, kiedy jest to faktycznie konieczne. A jak najwięcej władzy, jak najwięcej uprawnień pozostaje w rękach obywateli. No, oczywiście Koneczny rozszerzał te myśli, niestety nie pozostawił w zasadzie os osobnego dzieła zatytułowanego Cywilizacja Łacińska. Pozostawił dwie książki cywilizacja bizantyjska i cywilizacja żydowska, które pochodziły z ostatnich lat jego, jego życia, natomiast pozostawił na tyle sporo tekstów poświęconych cywilizacji łacińskiej, że można pokusić się o stworzenie nawet takiego zbioru tekstów dotyczących tejże właśnie cywilizacji. Feliks konieczny był zdecydowanie jednym z przedstawicieli takiego środowiska intelektualnego, wyklętego przez komunistów, cenzurowanego, tendencyjnie zapomnianego, ale nie był w, w żadnym wypadku przedstawicielem jedynym. Jakich jeszcze wybitnych przedstawicieli właśnie przedwojennego in, intelektualizmu, przedwojennych, przedwojennych, najważniejszych polskich profesorów kajdanie mamy, jakich jeszcze komuniści nam zabrali i czy wydawnicy. Mielew, czy Kwartanik w po takie postaci będzie sięgał i czy również będzie próbował je przypominać? Przypominamy cały czas osobę, której cały dorobek, nie tylko ten polityczny czy publicystyczny, ale również skierowany do dzieci nawet, został wpisany na indeks cenzorski. Myślę tutaj o Ferdynandzie Antonim Ossendowskim. Pamiętajmy o tym, że to nie tylko autor Lenina, ale też bardzo ważnej książki Ludzie, zwierzęta, bogowie, która od niedawna znalazła się jako fakultatywna w spisie lektur szkolnych dla szkół średnich. I niekiedy nauczyciele po tę książkę sięgają, gdzie opisuje swoją ucieczkę przed bolszewikami przez Azję Centralną, swoją współpracę z wojskami białych, z tym słynnym krwawym baronem Romanem von Ungernem. Ale to są także książki podróżnicze dotyczące i Afryki, i Ameryki Południowej, Azji. To są również książki skierowane do dzieci, powieści dla dzieci i młodzieży. Niedawno wznowiliśmy taką książkę Brat Walenty, która nigdy się nie ukazała. Ona się ukazywała w okresie dwudziestolecia międzywojennego w odcinkach w, w prasie. To była dosyć częsta praktyka w tamtym czasie, także różne powieści ukazywały się w odcinkach. I ta książka Brat Walenty. Opiera się o historię, którą Osendowski usłyszał e, i wspomniał o niej właśnie w książce Ludzie, zwierzęta, bogowie, gdzie od mnichów buddyjskich gdzieś w Mongolii usłyszał, że w czasach e, Imperium Mongolskiego e, polska księżniczka została sprowadzona do do, wzięta do, do, do niewoli w Jasyr i sprowadzona do Azji Centralnej i tam została żoną jednego z hanów tatarskich, mongolskich. No i oczywiście Osendowski rozbudował tę te, te opowieść, że wraz z tą księżniczką do Azji Centralnej przybywa brat Walenty, Cysters, który tam stara się w jakiś sposób krzewić chrześcijaństwo. No, bardzo ciekawie się to czyta. Oczywiście to nie jest jakaś absolutnie opowieść historyczna, ściśle rzecz ujmując, prawda? To jest fikcja literacka, powieść, która może... Właśnie na podstawie powieści możemy też zmieniać, zmieniać duszę człowieka i, i pokazywać mu te wartości, które są najważniejsze. Więc oczywiście to jest tak, że właśnie Ferdynand Antoni Osendowski, wznowiliśmy także dwie broszury Karola Huberta Rostworowskiego, zarówno Czerwony Marsz, jak i taką niewielką książeczkę dotyczącą prawdy o ślubach cywilnych, mało znana broszura, broszura Rostworowskiego. Więc to są oczywiście kwestie związane z upamiętnianiem ludzi, którzy przez prawie pięć dekad byli zakazani w Polsce, a i w trzeciej Rzeczpospolitej jakoś nie zawsze przychylnym okiem na nich patrzono. To się na szczęście zmienia wokół Osendowskiego. Znalazłem nawet takie przychylne Osendowskiemu artykuły w mediach, których bym o to nie podejrzewał. Na portalach internetowych niekoniecznie związanych z ideą patriotyczną, prawicową, narodową. Ale to dobrze, to dobrze, że czasem sięgają portale typu ONET, potrafią sięgnąć po, po Osendowskiego i napisać o nim parę zdań, żeby coraz więcej Polaków o takiej postaci niezwykle ważnej w historii polskiej kultury um, usłyszeli. O Konecznym prawdopodobnie nie napiszą przychylnie, jednak to przywiązanie Konecznego do religii katolickiej, do idei narodowej, do przeciwstawiania się dwóm imperializmom niemieckiemu i rosyjskiemu, sowieckiemu, będzie czymś, co niekoniecznie znajdzie swoje, swoje dobre przyjęcie ze strony możnych tego świata. Być może ze strony możnych tego świata Felix koniecznie nie znajdzie dobrego przyjęcia, ale myślę, że wśród odbiorców naszej telewizji i wśród właśnie zwolenników idei patriotycznej, tym, którym na Polsce zależy, zdecydowanie takie przyjęcie znajdzie. Temu też ma służyć sobotnia konferencja, na którą jeszcze raz zapraszam i dziękuję Ci, Kajetanie, za rozmowę. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Dziękuję Państwu i jeszcze na koniec proszę o wsparcie również naszych działań, o wsparcie pra pracy naszej redakcji. Dostępny jest już pierwszy odcinek serialu Władcy Świata o Billu Gatesie. Wraz właśnie ze wsparciem naszej działalności otrzymacie do niego Państwo dostęp. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo w opisie tego filmu. Ja z Państwem się żegnam. Pozdrawiam wszystkiego dobrego.